początku chciałam Was serdecznie tutaj przywitać na naszym już czwartym spotkaniu tego webinarowego lata z Przemkiem Staroniem i jego gośćmi. Ja jako jego gościni, jedna z kilku, które, że tak powiem, zaprosił do tego swojego autorskiego projektu. Dzisiaj czwarty webinar, drugi już ze mną. Może już byliście na którymś z nich, także cieszę się, że jeżeli przybyliście kolejny raz, to cieszę się bardzo, jeżeli pierwszy, równie bardzo i mam nadzieję, że zostaniecie z nami tutaj przez całe wakacje i weźmiecie z każdego webinaru coś dla siebie. No właśnie, jeżeli się nie znamy, nie poznaliśmy się jeszcze, no to na początku chciałam się przedstawić. Ja nazywam się Marta Muńska, jestem konsultantką metodyczną w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, też trenerką, nauczycielką języka niemieckiego, taką eduentuzjastką, pasjonatką edukacji, ale przede wszystkim człowieka, rozwoju osobistego, a już niedługo też i coachem. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj się mogę z Wami spotkać i porozmawiać z Wami tak, pobyć z Wami przez tą godzinę naszą i móc jakby pochylić się nad tematem sprawczości. Nad tym, że chcieć to móc. Nad tym, abyśmy razem tutaj wspólnie wypracowali takie metody i narzędzia i umieli wspólnie, że tak powiem, zaprząc te gwiazdy do naszego wozu i poczuć tą moc sprawczą w sobie, a żeby później móc multiplikować na swoich uczniów. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście. Na początku jeszcze takie kwestie organizacyjne. Oczywiście no, wy widzicie mnie, a was nie. Mamy tu do dyspozycji czat i jakby wspaniałych moderatorów tutaj widzę trójkę, plus w tle Piotr, bez którego ja bym tutaj się w ogóle nie podłączyła. Także z góry wam dziękuję za współpracę, wam, czyli temu teamowi konsultantów Operonu, który tu będzie mnie wspierał w odpowiadaniu na pytania. A wam z góry dziękuję, uczestnikom wspaniałym, za wyrozumiałość, jeżeli chodzi o to, że ja na wszystkie pytania oczywiście nie będę w stanie odpowiedzieć. Także bardzo się cieszę, tutaj dziękuję za wsparcie Agaty, Irka i Kariny i ten team konsultantów Operonu będzie jak najbardziej odpowiadał na Wasze pytania. Jeżeli nie otrzymacie jakiejś odpowiedzi, słuchajcie, my później zczytamy ten czat po webinarze, czy ja postaram się odpowiedzieć, czy później konsultanci, także nie martwcie się, zostaniecie zaopiekowani. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o kwestię organizacyjną, mamy przed sobą 60 minut, tak jak zawsze. I tak też to będzie wyglądać co tydzień, spotykamy się dwa razy w tygodniu, może w lipcu, jeszcze w sierpniu będzie trochę częściej, ale będziecie się dowiadywać z social mediów i z innych tutaj kanałów informacyjnych wydawnictwa. Jeszcze to chciałam, że tak powiem, że czat mówiłam, aha, zaświadczenia, bo też często pytacie o zaświadczenia, też będą, ale dajcie nam tutaj trochę czasu, tutaj Operon jak najbardziej zadba o Was. Tak, serdecznie witam jeszcze raz wszystkich. No dobrze, słuchajcie, super, cieszę się bardzo, że jesteście, to jest jakby tutaj kluczowe i że zechcieliście spędzić z nami, głównie ze mną, tutaj te 60 minut. Na początku, słuchajcie, no już o celu naszego spotkania Wam powiedziałam i chciałabym tak zacząć od takiej pewnej krótkiej historii. Opowiem Wam na początku o takiej nauczycielce z pasją, entuzjastce ludzi, optymistce, czy niepoprawnej, to nie wiem, ale to jakby nie jest kluczowej, która była nauczycielką. Nauczycielką, która w swoim życiu wykonywała już wiele różnych zadań, przedsięwzięć, miała na swoim koncie wiele różnych osiągnięć, mniej lub bardziej znaczących. Jednak w jej życiu nadszedł taki moment, kiedy potrzebowała jakiegoś challenge'u, czegoś jej brakowało, jakiejś inicjatywy, zaangażowania się w nowe przedsięwzięcie, po prostu czuła, że jest nie w tym miejscu, w którym być powinna. I przez przypadek natrafiła w sumie na takie szkolenie o niesamowitym projekcie zorganizowanym przez Goethe Instytut, Deutsch hat Klasse, dla, że tak powiem, nie fanów języka niemieckiego, niemiecki ma klasę. Postanowiła, bardzo ten projekt ją urzekł, postanowiła, że tak powiem, w niego kolokwialnie wejść. Na czym on polegał? Ten projekt Deutsch hat Klasse, niemiecki ma klasę, polegał na tym, aby zebrać grupę oczywiście chętnych, zaangażowanych uczniów i przy kilku zasadach najważniejszych, to była partycypacja, współpraca, współdziałanie, kooperacja, stworzyć ten team, nie nauczyciel, stworzyć ich wymarzoną salę do uczenia się języka niemieckiego. Salę, czyli taką przestrzeń, która byłaby jak najbardziej autentyczna, która by ich stymulowała do tego, aby ich uczenie się tego języka było bardziej efektywne. Żeby oni się zanurzyli w języku, chcieli tam być, czuli się jak najbardziej w domu
tam jak w domu, i żeby ta przestrzeń była, dała im poczucie bezpieczeństwa, tego, że są we wspaniałym miejscu. No i słuchajcie, jakoś tak mnie uwiódł, że tak powiem, tutaj ten plan. Postanowiłam, że tak powiem, zacząć go realizować, postanowiła ta nauczycielka zacząć go realizować w swojej szkole. Oczywiście napotykała, no tak jak często w swoim życiu, napotykała na różnego rodzaju przeszkody. Na początku tak zwane dobre rady i opinie ludzi, których o nie nie pytała. Pod tytułem: po co ty to robisz? Tak do niej mówiono, tak? Po co ty to robisz? To ci się nie uda, nie dasz rady, ten dyrektor i tak się nie zgodzi, to nie ma prawa bytu, w tej szkole nie ma przestrzeni na to, tam nie ma nawet takiej sali, nikt nie będzie chciał tego robić. Nie wiem, może kojarzycie z autopsji takie hity i te dobre rady ludzi, którzy o to nie pytają. Jednak ta nauczycielka miała w sobie takie wewnętrzne poczucie, że to może być to, że to może być ważny projekt, dobry projekt, że te meta, cele i wartości jak najbardziej są spójne z tym, co ona uznaje za ważne. No i weszła w to. Opowiedziała w kilku klasach, przede wszystkim w klasach pierwszych o tym projekcie, o jego założeniach, przedstawiła jakby regulamin, zasady, no wiecie, taki klasyk. Zainspirowało to, zaintrygowało 18 w sumie uczennic, dziewcząt. No i słuchajcie, kluczowe jest to, jakie były te dziewczęta. Przede wszystkim, no, co jest ważną informacją, oczywiście jest to szkoła wiejska. Dziewczęta, ta wspaniała osiemnastka, dziewczyny dosyć skromne, nieśmiałe, większość z nich dość introwertyczna, nie z jakąś ogromną, wiecie, pewnością siebie i wiarą w swoje siły i możliwości. Raczej taka stojąca troszkę w cieniu, trochę nieufna, wiadomo, pierwsze klasy, a ta nauczycielka znała się z nimi, no tam maksymalnie no, około miesiąca czasu. Jednak jakoś ten jej entuzjazm tej kobiety sprawił, że zechciały też, tak powiem, to wejść i spróbować. No i słuchajcie, co jest kluczowe. Ta osiemnastka wspaniałych, pięknych i mądrych oczywiście dziewcząt, już nawet kobiet, rzekłabym, ale nieśmiałych, niepewnych siebie, które jak ta kobieta pamięta, mówiła na początku, to się nie uda, to nie wyjdzie, nie dam rady, nigdy tego nie zrobiłyśmy, tego na pewno nie będę w stanie zrobić, nie potrafię, boję się, to jest trudne. Nie chcę spróbować czegoś nowego. Tak było przez kilka miesięcy. Po roku czasu ta osiemnastka dziewcząt zrobiła coś, o czym nie śniło się, że tak powiem, filozofom. Nie dość, że nabyła, tak widzę, tutaj piszecie, zgadzam się, nie dość, że nabyła mnóstwo nowych umiejętności. Nie mówię już o poszerzeniu wiedzy, jeżeli chodzi o język niemiecki. Stworzyła mnóstwo narzędzi do pracy, jeżeli chodzi o język niemiecki. Mnóstwo metod. Nie mówię już o blogach, o stronie, o filmach, o pozyskaniu pieniędzy, ale stworzyła cudowną przestrzeń do uczenia się języka niemieckiego. Salę. Oczywiście zebrała na to pieniądze i tak dalej. Myślę, że jeżeli chodzi o kompetencje, to wszelkie miękkie i tak dalej nabyła. Rozwój inteligencji każdej jednej z dziewięciu. Co było taką wisienką na torcie, albo jedną z dwóch, co tak naprawdę, słuchajcie, było kluczowe, że nie przyświecało przez cały rok realizacji projektu. Ta grupa cudownych, wspaniałych, wyjątkowych, jedynych w swoim rodzaju dziewcząt wygrała ogólnopolski konkurs, bo to projekt też kończył się konkursem. Witam tu serdecznie kolejne osoby. Wygrała konkurs, wygrała podróż, też wycieczkę do Berlina, była w Pałacu Kultury, odbierała cudowną nagrodę, między innymi od ambasadora Niemiec. To była ta wisienka na torcie, ale ten tort mieścił dwie wisienki, albo jedną przeogromną wisienkę. A wiecie, co nim było? Co nią było? Ta informacja zwrotna, jaką ta nauczycielka zebrała od tych uczennic, że wcześniej nie miały skrzydeł, a teraz już mają i potrafią latać. Że wcześniej nie wierzyły, że mogą, że będą w stanie zrobić to, co zrobiły, a zrobiły. Nie, że im się udało, bo to jest przypisywanie, wiecie, przypadkowości jakiejś skuteczności i tak dalej. Tylko one same zebrały pieniądze, stworzyły narzędzia, stworzyły metody bloga. Oczywiście ta nauczycielka była tam, ale w cieniu, z boku. Nie powiem na razie, jak to się wydarzyło. Słuchajcie, i to jakby było kluczowe, że ta wartość dla nich dodana, ta pewność siebie, wiara w swoje siły i możliwości były dla nich, i to są informacje zwrotne, które ta nauczycielka dostała, najważniejsze. A wiecie, najważniejsze jest to niewidoczne dla oczu.
Także słuchajcie, tak chciałam zacząć tą historię o tej nauczycielce. Nie wiem, czy już miał być tajemniczy, ale nie wiem, czy wyszło. Tą nauczycielką jest ta pani, czyli ja. Projekt realizowałam tak z moimi wspaniałymi uczennicami, jeszcze ze szkoły w Sierakowicach, jak tam pracowałam. I jak się nie mylę, jedna z nich jest tutaj z nami i nas ogląda. Ale słuchajcie, dobrze. I jakby tutaj nabudowywując na tym przecudownym projekcie, najlepszym projekcie jakby mojego życia stricte związanego ze szkołą, chciałabym Was przeprowadzić przez to i opowiedzieć Wam, jak można wzbudzić tą skuteczność w sobie i sprawczość i w swoich uczniach. Słuchajcie, tak jak mówiłam Wam, 18 wspaniałych uczennic, ale nieśmiałych, skromnych, niepewnych siebie, staje po roku na podium, wygrywa cudowny konkurs, tworzy przestrzeń do nauki, która jest podziwiana przez wiele, ale przede wszystkim dla nich samych wartość dodana, że one wiedzą już, że mogą. Jedna z nich, właśnie chyba Kamila, jak tutaj jest z nami, jest już youtuberką, stworzyła swój kanał na YouTubie. Inne mają już zamiar studiować na prestiżowych uczelniach, zdobyły laury na olimpiadach. Dzięki czemu? Dzięki sobie samym i dzięki temu, że same pozwoliły, zaakceptowały swoje walory, swoje mocne strony, je odkryły i dzięki temu, że uwierzyły, że naprawdę mogą. I o tym dziś, słuchajcie. Tak, świetnie być w gronie pozytywnie zakręconych nauczycieli. Tutaj pisze Joanna, super, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. No to słuchajcie, działamy a propos tej naszej sprawczości. Historię już opowiedziałam i teraz bym chciała troszeczkę może bardziej tutaj naukowo. Nie wiem, czy kojarzycie badania PISA. Myślę, że kojarzycie. To są przeprowadzane na grupie uczniów, już nie pamiętam, 12, chyba 17 lat, wśród kilkunastu krajów w Europie, między innymi oczywiście Polska należy do tych krajów. I niestety nasi uczniowie są, jeżeli chodzi w rankingu, najwyżej, jeżeli chodzi o tych najbardziej nieszczęśliwych. Najmniej pewnych siebie, najmniej wierzących w swoje możliwości, w swój potencjał, w swoje zasoby i tak dalej. No co jest dla mnie ogólnie mega smutne. Chciałam tutaj się z tym z Wami podzielić. I taka jeszcze dość ważna informacja, od której tutaj wyjdziemy. Nie wiem, czy kojarzycie taki światowy sławy autora, mówcy i konsultanta, jeżeli chodzi o edukację, jak Marka Prinskiego. On w swojej najnowszej książce dotyczącej właśnie edukacji, już nie pamiętam, Education to Better World, coś takiego, pisze o zmianie paradygmatu edukacji, że on jest niezbędny i że teraz jak najbardziej powinniśmy się skoncentrować na tym, aby edukacja była holistyczna, połączona, ale prawdziwa. Ona ma dotyczyć nie stricte samej wiedzy i nabywania nowych umiejętności, ale czegoś więcej. Ma wzbudzać właśnie to poczucie sprawstwa, poczucie mocy w uczniach. Przepraszam Was tutaj za moje mrużenie oczu, ale tak, witacie się serdecznie, super. Tutaj dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o projekty. Cieszę się bardzo. Dziękuję, że się dzielicie. No i słuchajcie, wracam do tego naszego Marka Prinskiego, do tego paradygmatu edukacji, czyli słuchajcie, nie stricte wiedza, umiejętności, kompetencje, ale poczucie siły, mocy i sprawstwa to jest jakby kluczowe. On wychodzi z takiego założenia, że my wszyscy potrzebujemy edukacji, której celem samej w sobie nie jest tylko rozwój własny czy uczniów, chodzi nam oczywiście o uczniów, oczywiście rozwój tak, ale nie samych dla siebie, tylko słuchajcie, żeby ulepszać ten świat, w którym żyjemy. Czyli słuchajcie, oczywiście wiedza, umiejętności, postawy, które tworzą kompetencje, po to, żeby ulepszać i tworzyć po prostu dla dobrostanu ludzkości, czyli taki słuchajcie metacel. Nie wiem, czy słyszeliście, witam serdecznie. To, co najważniejsze. A, Kamila, o Jezu, ona jest, ja wiedziałam, Kamila, to, co najważniejsze, nie jest widoczne dla oczu, oczywiście, mały książę. Ta moja cudowna uczennica, słuchajcie, jedna z tych 18, zbieżność nazwisk przypadkowa niestety, choć utożsamiam się bardzo, kocham i uwielbiam. Dobrze, Kamilka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o takiej inicjatywie, o takim festiwalu dziecięcych supermocy, tak w ramach ciekawostek jeszcze chciałam powiedzieć, I Can Children Global Summit, który zbiera corocznie ponad 2 czy nawet 3 tysiące uczniów z ponad 40 krajów, którzy przedstawiają
najbardziej takie, słuchajcie, efektywne, kreatywne projekty społeczne, które mogą mieć ogromny wpływ na ulepszanie świata, w którym żyjemy. Ja nie jestem pewna, właśnie nie dopytałam Marty Florkiewicz-Borkowskiej, ale chyba jej przecudowny projekt Słowa krzywdzą, ona, jak się nie mylę, była z tym projektem właśnie rok temu, czy jeszcze nawet w tym roku, właśnie na tym festiwalu. No i słuchajcie, takim głównym organizatorem tego festiwalu jest taka organizacja jak Design for Change, która mówi o tym, taki ruch globalny, który mówi, że oczywiście trzeba rozwijać, uczniowie powinni rozwijać te metakompetencje, kompetencje XXI wieku, w tym wszelkie kompetencje społeczne, osobiste. I co tu jest kluczowe? Słuchajcie, no właśnie, podejmowanie inicjatyw przez uczniów jak najbardziej, identyfikowanie problemów w najbliższym otoczeniu i rozwiązywanie ich, ale przede wszystkim, no co daje to, że oni będą mogli poczuć to sprawstwo, wzmacniać to poczucie sprawstwa, które jest oparte na wierze we własne możliwości, na potencjale, na zasobach. I tutaj założyciele tego przeogromnego, wspaniałego ruchu wychodzą z przekonania, że dzieci powinny dorastać właśnie z takim, znaczy wychodzą z założenia, że dzieci powinny dorastać z przekonaniem mogę. Może brzmi tak trochę amerykańsko, no ale słuchajcie, coś w tym jest, skoro tak mówią naukowcy. Mogę zmieniać świat, mam na niego wpływ, mam siłę przebicia, jestem sprawczy. No i słuchajcie, no właśnie, żeble to nie było na próżno, że tak sobie bleble, a propos sprawczości, to już opowiedziałam o swoich przecudownych uczennicach, Agata tutaj pisze, moderatorka, Małgosia zerknę, oczywiście Małgosia, szkoła to część świata, świat jest oczywiście... I możemy współkreować, współtworzyć. Super Małgosia, dziękuję, że się podzieliłaś. A propos tych współkreujących, nie wiem czy znacie, no ale jeden z takich bestsellerów ostatniego czasu, jedna z bestsellerów, książka Justyny Sucheckiej, tej wspaniałej dziennikarki, Wyborczy pacowata z TVN-ie, o 30 genialnych młodych ludziach, 30 historii o młodych ludziach, którzy zmieniają świat. Czyli słuchajcie, o ich realnym wpływie. O tych najbardziej zaangażowanych, znaczy najbardziej, no ona wybrała akurat taką 30, o tych młodych, odważnych, którzy wychodzą jak najbardziej ze swojej jakiejś tam strefy komfortu, biorą udział w mega akcjach, przedsięwzięciach, wiecie, proekologicznych, prospołecznych i zmieniają ten świat. Serdecznie polecam, kto nie ma, ku inspiracji naprawdę mega. Także i tu też są bohaterowie tego projektu Marty Florkiewicz-Borkowskiej. Słowa krzywdzą i też wspaniały, którego kocham i uwielbiam, Jan Mądrzyński też ze swoją historią. Także słuchajcie, a propos sprawczości tutaj dziecięcej, młodzieżowej serdecznie polecam. Mam czytałam, Basia pisze, super, dzięki Basia, że się podzieliłaś, a Maciej pisze, sami nauczyciele siebie wspierajmy. No oczywiście. Dobrze, słuchajcie, no właśnie, a propos tych dorosłych. Oczywiście my mamy, nasza ogromna rola jest w tym, żeby budować poczucie sprawstwa u dzieci i chciałam nawiązać jeszcze do takiej amerykańskiej, a propos amerykańskich, słuchajcie, naukowców, pani doktor psycholog, Karol, jak się nie mylę, Dweck, ja nie przekręciłam, która się zajmuje, słuchajcie, zagadnieniami motywacji i takiej edukacji nastawionej na dwa aspekty, na rozwój i na stałość. I słuchajcie, mówi ona o tym w swoich pracach naukowych i badaniach, że im więcej nastawienia na rozwój my będziemy obserwować w podejściu, słuchajcie, ucznia, tym większe są jego szanse na rozwój edukacyjny oczywiście. I urośnie w nim przekonanie, że on naprawdę może zmieniać, nabywać, zmieniać świat, otaczającą rzeczywistość, nabywać nowe kompetencje, podejmować jakieś wyzwania i mierzyć się z różnymi trudnościami, co buduje oczywiście postawę prokreatywną. I to poczucie ogromne sprawstwa. Tak, widzę, słuchajcie, co piszecie. Maciej, masz rację, my nauczyciele musimy się wspierać. No oczywiście to do tego dojdziemy, do tego, jak my mamy najpierw siebie wspierać, bo to my jesteśmy tutaj fundamentem, a później jak sprawić, żeby uczniowie poczuli tę moc, to oczywiście do tego dotrzemy, nie martwcie się. No właśnie, a propos, słuchajcie, tej sprawczości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja mam takie, wiecie, klatki jakby ze swojego fotki, ze swojego życia, jak to ludzie wynajdują powody, żeby czegoś nie można zrobić, że się nie da zrobić i tak dalej, takie historie, nie wiem, na przykład przytoczę, no, ja z moją rodziną dość lubimy podróżować i co jakiś czas gdzieś tam wyjeżdżamy, no i słuchajcie, taka rozmowa ze znajomymi,
My też byśmy, a dodam, no nie, nie, dość są zamożni. My też chcielibyśmy tak jak wy. Ja na to, ale co? A oni? No podróżować, zwiedzać świat, tyle widzieć. Ja na to, no to dlaczego tego w ogóle nie robicie? No wiesz, my mamy pracę, przecież mamy dzieci, dużo różnych zajętości. Ja na to, ale ja też mam pracę, dzieci, dużo różnych zajętości. Czy ty czasem nie wynajdujesz powodów? Dla nas jest ważne, wartościowe, żeby móc wyjechać, spędzić jakoś tam czas rodzinnie. Pomyśl może, dlaczego nie idziesz za głosem serca, skoro tak bardzo chcesz i nie decydujesz się na jakieś tam spełnienie marzeń. No i wtedy, słuchajcie, pamiętam tą ostatnią rozmowę, ten ktoś powiedział, bo brakuje mi odwagi. Ja mówię, o, do czego? I ten ktoś na to, ta moja koleżanka, żeby coś zmienić i zrobić ten pierwszy krok. I to jest moim zdaniem, myślę, że dość ważne, by zmienić i zrobić pierwszy krok. Słuchajcie, no właśnie, a zmienić można dużo. A propos książek. W większości zapewne... Aha, tutaj piszecie, dzielicie się informacjami, super. Myślę, że nie ma kobiety, która nie zna perfum Coco Chanel. Słuchajcie, wspaniałej, no jednej z największych ikon w ogóle świata mody. Kobiety, która wyzwoliła nas, kobiety, z gorsetów, słuchajcie, ubrała w spodnie i jeszcze do tego małą czarną, nie wiem co lepsze. A propos chcieć, odwagi i tak dalej. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale Coco Chanel wychowywała się bardzo długo w domu dziecka. Wspaniała jest ta książka z Picture Bookowa, polecam. Wychowała się w domu dziecka, choć no, jej ojciec żył. No i dzięki temu, że no, po prostu zawierzyła swojemu talentowi, spróbowała, odważyła się, już nie będę opowiadać całej historii, no słuchajcie, wiadomo, no, jak zapisała się na kartach historii. Można? Można. Lub słuchajcie, wspaniała książka, to a propos książek, od cudownej nauczycielki, tutorki, w ogóle genialnej nauczycielki Pomorza, Marii Gajewskiej dostałam. Przytul mnie. Nie wiem, czy znacie tego pana, Nika Juwiczicza, jak zwykle mam problem z tym nazwiskiem. Człowieka, który się urodził bez nóg i bez rąk, który jest jednym z największych teraz mówców motywacyjnych, no, stworzył całe imperium, pomaga jakby innym ludziom w tym, że zawierzyli swoim możliwościom, że chcieć to móc. Przeczytam wam fragment. O, Grażyna pisze, że zna film o Coco, też wspaniały i najważniejsze, żeby zawierzyć, że się uczestniczyło. Okej, super, dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, no oczywiście ten Nick, tak jak zapewne domyślacie się, no szczęśliwy nie był jako dziecko i spotkał się z szykanami, dyskryminacją, hejtem i tak dalej. Chciałabym wam przytoczyć taki pewien kawałek. Nick nie urodził się szczęśliwy. Kiedy był młody, jego niepełnosprawność sprawiała, że nieustannie było mu smutno. Pewnego wieczoru postawił przy łóżku parę butów, modląc się, aby do rana wyrosły mu nogi. Jednak jego marzenie się nie spełniło. Kiedy był nastolatkiem, myślał nawet o samobójstwie, ale na szczęście nie poddał się. Nick wybiera szczęśliwe życie. Stara się jak może przezwyciężać swoją niepełnosprawność i wierzy, że potrafi osiągnąć, co tylko zechce. Zamiast skupiać się na tym, czego nie potrafi, skupił się na tym, co potrafił. Potrafił. A potrafił dużo. Wybierzmy więc szczęśliwe życie. On jeszcze mówi, słuchajcie, że wybrał szczęście. Jest zawsze szczęśliwy, ponieważ jest wdzięczny. A jego szczęście nie zależy od tego, co on ma. Mówi, gdybym miał ręce i nogi, nie czytalibyście historii mojego życia. Dlatego kochaj siebie, ty też możesz być szczęśliwy. Ktoś powie, tania mowa coachingowa, no ja powiem, hello, no nie za bardzo, gdyż nabudowana na prawdziwej historii. Także serdecznie polecam. Później mogę wysłać te, słuchajcie, tytuły tych książek. Maria pisze, tak, nie wiem, czy to nie, właśnie Maria wspaniała Gajewska, która mi podarowała tę wspaniałą książkę. Niby, słuchajcie, książka dla dzieci, ale tak naprawdę jak najbardziej dla dorosłych. Ja w ogóle płaczę za każdym razem, jak ją czytam. Słuchajcie, wracam do tej naszej sprawczości, czy do sprawstwa. Właśnie, jeżeli też chodzi o badania. Nie wiem, czy znacie profesora Wojciszkę, on opracował takie badania, które mówią o tym, że spostrzegamy, słuchajcie, to jest ciekawe, że spostrzegamy siebie głównie w wymiarze sprawczości. I ta nasza samoocena kształtuje się przez to, jak my widzimy to właśnie, to poczucie własnej wartości jakby opiera się na tym i samoocena, na ile my jesteśmy sprawczy, na ile my jesteśmy skuteczni. Ogólnie no, myślę, że to mega ciekawe, że tak postrzegamy siebie.
No właśnie. Tak, poprosimy o tytuły. Tak, wszystko zaraz napiszemy. Słuchajcie, pod koniec będzie chwilkę trochę czasu. To napiszemy, napiszę te tutaj tytuły. Tak, to jeżeli chodzi o te badania. Ktoś powie, to teraz jak to zrobić? Pierwsze co, i o tym już mówił Przemek na pierwszym webinarze, no słuchajcie, no właśnie, powiedzcie mi, chcemy być sprawczy, chcemy mieć tę moc, tę siłę. Powiedzcie mi, jakie macie tutaj wasze wskazówki, wasze rady, co zrobić, żeby uwierzyć w siebie, w swoje możliwości. Ela mówi motywowanie, inspirowanie uczniów, nakręcanie mocy, siły, sprawczości. Super. Ela, jakbyś mogła powiedzieć, co zrobić, żeby samemu poczuć tę moc najpierw. Zacząć to robić. Dobra. Okej, super. Mało gadania, dużo robienia. Okej, Marcin pisze, zacząć to robić. Co jeszcze? Zacząć działać, tak? Super. Stawiać sobie wymagania, nie niecierpliwić się, nie zniechęcać się. Świetne odpowiedzi. Super. Zrobić pierwszy krok, tak. Tak step by step realizować na przykład jakiś cel. Jestem ciekawa, czy trzeba się rozwijać. Oczywiście, determinacja, super. No właśnie, na tym rozwoju bym się chciała zatrzymać, bo o rozwoju i zmianie mówiłam poprzednim razem, jakby na drugim webinarze. Słuchajcie, ale żeby móc się rozwijać, to najpierw trzeba, wiadomo, to jest clue poznać siebie. Jeżeli poznamy siebie, swoje mocne, słabe strony, możliwości, zasoby i potencjał, to wtedy będzie ta samoświadomość dużo większa i oczywiście akceptacja. I tylko dzięki temu, tylko wtedy, kiedy jest ten fundament, możemy się dalej rozwijać. Kiedy jesteśmy tu pogodzeni w środku z samym sobą. Słuchajcie, kiedy tak naprawdę kochamy siebie, wierzymy w siebie, akceptujemy takim, jakim jesteśmy. Właśnie gdzieś takie genialne zdanie już ktoś powiedział, już nie wiem kto, słuchajcie. Tylko poprzez akceptację swoich niedoskonałości znajdziemy doskonałość. A to, kim jesteśmy, kosztowało nas całe życie. To jest w ogóle zdanie dla mnie meta i mega. Dobrze, słuchajcie, zerkam jeszcze, co piszecie. Znaleźć sobie coś, co mnie interesuje, inspiruje. Super, pewnie. Mega, tak, dziękuję tutaj wam bardzo, że się dzielicie. Tutaj Małgosia już pisze stricte o uczniach, super. Ktoś też napisał, że musimy pamiętać o tym z was, że kreujemy swoje życie, że to my sprawujemy nad nim kontrolę, że to my o wielu kwestiach, oczywiście na niektóre nie mamy wpływu, choćby jakieś warunki zewnętrzne i tak dalej, ale żebyśmy pamiętali, że to my możemy przejąć ster, że my możemy nad swoim życiem w dużej części właśnie sprawować kontrolę. Że na efekty, ktoś też z was napisał, trzeba trochę poczekać. No i teraz słuchajcie, jeżeli ktoś ma w sobie takie przekonanie, trzeba mieć pasję, super, Marcin mówi, tu mam Gosia a propos gimnazjum, dobra. Słuchajcie, jeżeli my zawierzymy w to, będziemy mieć takie przekonanie wręcz, że ktokolwiek inny poza nami samymi, słuchajcie, może kierować naszym życiem, no to hello, no, że tak powiem, nic nam się wtedy nie uda. A tak naprawdę decyzja należy do nas. Czy swoim życiem będziemy kierować my, to zna niemiecki ich, tak, czyli ja sam, czy jakaś przypadkowa osoba, nie wiem, du, ty choćby. To my podejmujemy tę decyzję. Tak, Magda pisze, że wszystko jest w naszej głowie. Oczywiście, ograniczenia są tylko w naszych głowach, to chyba, jak się nie mylę, Disney powiedział. No i słuchajcie, ważne, żeby mieć to poczucie kontroli i wyrobić to poczucie skuteczności działania, co za tym idzie. No i oczywiście skuteczności działania, łatwo powiedzieć, ktoś powie. No to teraz bym chciała właśnie, jeszcze Marcin pisze... Nauczyciel powinien być empatyczny, oczywiście, współczujący i tak dalej. Super. Chciałabym z wami teraz tak troszkę warsztatowo popracować i udostępnię wam, na razie tutaj nie na telewizorze, tylko na, pokażę wam pewne karty pracy. Dobra. Okej. Okay. Czy wy widzicie ekran? Udostępniłam. Jest okej? Okay? Proszę, żeby ktoś napisał. Dobra. Jest okej, okay, super, dobra, dziękuję wam bardzo. Tu widzicie sobie pierwsze zadanko z takich super kart pracy, a ja bym chciała, żebyście mi odpowiedzieli na to pytanie, słuchajcie, zawarte w tej karcie pracy, bez podziału na grupy, no bo wiadomo, one są stworzone pod uczniów. Co to znaczy być pewnym siebie? Tak, słuchajcie, 2 minuty, robimy burzę mózgów. Dziękuję wam, że się dzielicie, że jest okej. Okay. Co to znaczy być pewnym siebie? Powiedzcie mi.
A propos tej samoakceptacji, jak mówiliśmy trochę, powiedzcie, no napiszcie. Znajdź swoją wartość, super, Krysia. Pozwólcie, że będę mówiła na ty. Ania mówiła tak, odwagę, wyrażać swoje zdanie, super. Wiedzieć, czego się chce, nie narzekać. O. Czekajcie, udostępnię jeszcze raz. Cóż to się zadziało? Jeżeli to ja, to przepraszam. Zaprezentuj. Dobra. Jest OK. Wracamy. Dobrze, super. Wierzyć w siebie, Basia mówi. Super, dziękuję Wam bardzo. OK, mam dla Was jakby kolejne zadanie. Kolejne zadanie, tak. Wiedzieć, co się... Dobrze, OK, super. Dziękuję Wam bardzo, że w ogóle się tak chętnie dzielicie. Jesteście tacy komunikatywni. No i teraz słuchajcie, powiedzcie mi, zastanówcie się, dlaczego wielu z nas, no tak wynika z badań, mówiliśmy sobie, jeżeli chodzi o uczniów, tak bardzo brakuje pewności siebie. Przepraszam. Co za czynniki mogą tutaj być decydującymi? Okej, boimy się, co myślą inni. Dobrze, i dlaczego? Dlaczego, słuchajcie? Ważne pytanie, dlaczego brakuje nam pewności siebie? Co powiedzą inni? Tak, boimy się. Brak wsparcia, super Monia. Okej, postrzeganie jesteśmy przez innych, negatywne postrzeganie przed społeczeństwem, tu mówicie o stricte nauczycielach, super, znaczy super, że mówicie, lęk przed oceną, pewnie, przed krytyką, negatywne komentarze innych, tak, mamy doświadczenia krytyka, no oczywiście jak najbardziej tutaj, dobra, słuchajcie, już wracam, rozszerz wideo, wracam do Was, dobrze, super, dziękuję Wam bardzo. Nie wiem, dlaczego ja nie widzę. Dobra. Piotrze, cudowny moderatorze, proszę spraw tak, abym widziała czat, bo nie wiem, czy ja go nie zwinęłam czasem. Rozwin czat. Dobra. Ja go nie widzę. Dobrze, słuchajcie, mówię dalej. Powiedzcie, czy wy tylko możecie pisać, czy jest OK? Dobra, chyba jest OK. Piotr, jakbyś mógł tak zrobić, żebym ja widziała czat, by było świetnie. Dobra, bo go nie widzę. Czat. Rozwin czat. Przepraszam Was bardzo. Ja tu do Was już wracam. Dobra, ale niestety czat tu nie widzę. Dobra, już widzę. Wszystko chyba jest OK. Gdzieś to mi się tutaj zwinęło. Przepraszam Was bardzo za te usterki, no ale to zawsze coś musi być. Dobrze, słuchajcie, to kontynuuję. Napiszcie mi tylko, czy jest wszystko OK. Dobra, jest OK, super, czat jest. Ha, chwila, słuchajcie, takiego lekkiego stresu, no ale już dobrze. Przepraszam Was bardzo. OK, jest OK. Dobra, super, dziękuję Wam bardzo, że się podzieliliście i przepraszam za tę małą kombinację, ale to zawsze coś się musi wydarzyć, jeżeli... Dobra, działamy dalej, słuchajcie. Powiedzieliśmy sobie już sporo, dziękuję Wam, że się podzieliliście, co zrobić, żeby poczuć tę moc. I teraz, słuchajcie, jakbyśmy się mogli wspólnie tutaj zastanowić, tak, jakbyśmy się mogli tutaj wspólnie zastanowić, co zrobić, żeby dać to poczucie sprawczości naszym uczniom. Jakbyście mogli się tutaj podzielić. I teraz słuchajcie, liczę na to, że... O, super, widzę czat. Wspierać uczniów, super, jest to pomysł, genialny. Motywować, OK, świetnie. Zaraz wszystko powiem o tych kartach pracy. Wskazywać kierunek, super. Zachęcać, doceniać, oczywiście, wzmocnić samoocenę.
dać im tak, pole do działania, super, zachęcać do działań, świetnie, że się dzielicie, często chwalić, pokazywać nasze zaangażowanie. Świetnie. Słuchajcie, bardzo dużo tutaj metawniosków waszych wybrzmiało. Ktoś z was jeszcze napisał, że dać poczucie tej ważności, że oni mogą być sobą, że oni no, mogą być autentyczni, naturalni w waszym towarzystwie, w waszym otoczeniu. Wy jesteście tymi wspierającymi, nawiązywać więź, super. No bardzo dużo się teraz mówi o tym, szczególnie po doświadczeniach edukacji zdalnej, że najważniejsza jest relacja i to na niej musimy nabudowywać dalej. No słuchajcie, no a propos nauczycieli, że my jesteśmy fundamentem, dzisiaj Maria jest w ogóle na topie, to są cudowne dwie książki od Marii, której dostałam. Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat. Jak najbardziej, ja się z tym utożsamiam, co tutaj jest napisane, gdyż my jesteśmy podstawą. Jeżeli my będziemy, słuchajcie, no w tym błogostanie, dobrostanie, zmieńmy to, jeżeli będziemy zmotywowani, będziemy mieli tę moc, zmobilizowani do działania, no to hello, będzie to jak najbardziej korelować z tym, jak będą się zachowywać nasi uczniowie i my będziemy na nich tą pozytywną energią rezonować. Kasia jeszcze pisze, tak, okej. Okay. Tak, ten optymizm, super, dobrze. Dziękuję wam bardzo, że się tak chętnie dzielicie. Powiedzieliśmy, ktoś z was wspomniał też o samoocenie. Oczywiście, kiedy nasza samoocena, kiedy my mamy wiarę, tę pewność siebie i wiarę w swoje możliwości, to jak najbardziej będziemy potrafili dać uczniowi też to poczucie, że on jak najbardziej tę samoocenę wysoką mieć powinien, no oczywiście adekwatną do swoich umiejętności i tak dalej. Ktoś też z was wspomniał o feedbacku, o informacji zwrotnej. Słuchajcie, no powiedzcie mi, co wy sądzicie w ogóle o informacji zwrotnej? Jaka ona być powinna? Ta zwrotka. Jaka ten ideał, informacja zwrotna, taki feedback. Budująca, super, motywująca, szczera, motywująca, oczywiście jak najbardziej, ma prowadzić ku rozwojowi, oczywiście, zrozumiała, tak. Ktoś napisał wcześniej ocenianie kształtujące, jak najbardziej. To jest super feedback, który jest sfokusowany na to, żeby uczeń miał przestrzeń do rozwoju, żeby wiedział, że coś dalej, tak, prawdziwa, Marek pisze, zrozumiała, motywująca, okej, okay, super, czyli ma wskazywać, jakby przestrzeń do rozwoju. No oczywiście, a my słuchajcie, jako nauczyciele, no wiecie, że no, my ogólnie powinniśmy bardzo dużo, mam takie poczucie, że za 10 osób, no ale okej, okay. No ale oczywiście słuchać, nie tylko słyszeć, ale też i słuchać, szanować zdanie uczniów, reagować na to, co mówią, na zauważać ich pomysły. I to jest, słuchajcie, to, o czym ja teraz mówię, to, co wy tutaj też wspierać, Basia, dzięki, że powiedziałaś, to, o czym ja wszystko mówię, zadziało się u mnie w tym projekcie wspaniałym, o którym mówiłam na początku Deutsch Hat Klasse. Ja, trudno mi było, nie powiem, gdyż jestem dość osobą dominującą, oddać tę przestrzeń uczniom, uczennicom i zawierzyć im, że one naprawdę są w stanie tak wiele zrobić. Musiałam sobie tu poprzestawiać w swojej głowie trochę, słuchajcie, że no jakby wiadomo, oddać im współodpowiedzialność za ich proces uczenia się i współdecydowania o wielu jakby decyzjach, które zachodzą na lekcji, podczas lekcji czy podczas tych projektów. Wiecie, jakie to było cudowne, jak ja zrzuciłam z siebie ten worek właśnie z cegłami, a każda z tych cegieł była, słuchajcie, no o, tutaj. Kinder niespodzianki, tylko że dużo, o, dużo cięższa. Jak ja w końcu to pudełko z tymi cegiełkami, współodpowiedzialność numer jeden, odpowiedzialność numer jeden, numer dwa, numer trzy, po prostu sobie oddałam im. I zawierzyłam, że one, te moje wspaniałe uczennice, będą w stanie naprawdę wiele. I słuchajcie, doszło nawet do takiego momentu, do takiego, no, zwrotnego w ogóle w moim myśleniu o sobie jako o nauczycielu i tym mentorze, moderatorze procesu współkreowaniu. Tym momentem takim zwrotnym było to, jak moje uczennice powiedziały mi, ja ich się zapytałam, się zdziwiłam, że one z czymś do mnie nie przyszły, żebym ja sprawdziła się, dała im właśnie ten feedback, a one, ale nie, nie, pani to już nie musi mieć robić, my pani nie potrzebujemy. Ale wiecie, o co chodziło, nie? Ja w ogóle łzy w oczach, ale to my pani nie potrzebujemy było wspaniałe. Nie, że stricte mnie, już ja nie będę do niczego potrzebna, ale one uwierzyły tak bardzo w siebie, miały to takie poczucie, że naprawdę są w stanie wiele zrobić. No oczywiście, że nie są doskonałe, ale że
ugruntowały to swoje poczucie własnej wartości, że ja już im w pewnym momencie nie byłam potrzebna. Czyli słuchajcie, byłam, ale jakby mnie nie było. I to było wspaniale. Towarzyszyłam im, ale gdzieś z boku, oczywiście na którymś etapie. Nie było to tak od razu i no, to był oczywiście proces. Naprowadzać poprzez obraz w dubiszecie po... Aha, czy będzie Joanna? Dobra, Joanna mnie tu mówiła, czy po szkoleniu będzie zaświadczenie? Tak, oczywiście będzie, za parę dni otrzymacie. Dobrze, słuchajcie, wróćmy do tej naszej sprawczości jeszcze. A propos jeszcze zauważania uczniów i zastanawiania się nad ich potrzebami. No właśnie, tutaj chciałam wspomnieć o tym oddaniu współodpowiedzialności za procesy, które się dzieją na lekcji, o ten proces uczenia, aktywne słuchanie, opinii uczniów i tak dalej, ich wątpliwości, perspektywy i dążenia. Ktoś powie, bla, 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 jaki uczniowie mogą mieć... No sorry, ale mogą, nawet na program nauczania. Przykład. Słuchajcie, na przykład ja z moimi uczennicami, no mamy podstawę programową do realizacji, jakiś tam minimum z minimum możemy, ale halo, przecież to uczniowie mogą wybrać tematy w ramach tych dużych metatematów, które chcą z nami realizować. Mogą wybrać, słuchajcie, najbardziej fascynujące tematy. Mogą wybrać metody, mogą współprowadzić lekcje. Oni naprawdę wiele mogą, tylko wystarczy, że im oddamy ciut przestrzeni, jakby zawierzymy. Tyle i aż tyle, tylko tyle. Czy to nie jest zbyt idealistyczne, ktoś pyta, no słuchajcie, ja, że tak powiem, u mnie ten projekt zakończył się sukcesem dużo większej wiary w siebie niż było na początku, 18 wspaniałych dziewczyn, także to nie jest idealistyczne. Dobrze. Oczywiście nie wszystko, słuchajcie, no bo ja tutaj mówię o takich metach rzeczy. Nie może być tak, że o wszystkim decydują w szkole uczniowie, co tyczy się stricte, ale więcej odpowiedzialności dać oczywiście uczniom możemy jak najbardziej, bo my tak wiecie, tak wynika z badań, niekoniecznie z tym i nie jest z tym najlepiej. Dobra, okej. Mówiliśmy już sobie a propos tego budowania sprawczości, o słuchajcie, podejmowaniach decyzji, o podjęciu ryzyka, podejmowaniu decyzji. O tym właśnie też mówi bardzo Basia Zielonka, jedna z finalistek chyba 2017, jak dobrze pamiętam, czy 2018 Global Teacher Prize, tego wiecie, nauczycielskiego Nobla. Ona pracuje w Skandynawii, uczy angielskiego i jakby ona no wiadomo, inny system i tak dalej, ale ona, słuchajcie, współkreuje te swoje programy nauczania z uczniami. No to jest w ogóle marzenie. No wiecie, to jest ideał szyty na potrzeby i na oczekiwania uczniów. I oni mają poczucie sprawczości na poziomie, wiecie, high level. Bo wiedzą, że współdecydują o tym, no czyli poczucie swojej skuteczności przeogromne. Małgosia pisze, pracy poza lekcjami, lekcje przede wszystkim podstawa programowa. Ojej, no słuchajcie, no mamy do realizacji programy podstawę programową, no ale metody, formy, narzędzia pracy my wybieramy, nie? To jak my opowiemy o tym przysłowiowym oku żaby, no możemy siedzieć, wiecie, za biurkiem po prostu smęcić, metoda ex cathedra, a możemy, no nie wiem, z tą żabą nawet przyjść na tą lekcję, no to już jakby od nas zależy. Także ja wierzę, że nie ma mało jest nudnych treści, no jest tylko nudny i ciekawy sposób przedstawienia. Oczywiście trudno, żebyśmy przy każdej lekcji stosowali, wiecie, mega kreatywne, aktywne formy pracy. No ja na przykład nie byłam w stanie, ale część możemy. Ja wierzę, że naprawdę możemy wiele, jak tylko zechcemy i że te ograniczenia są w naszych głowach. Isa pisze, że bawić się i uczyć jednocześnie, no to jest w ogóle mega, nie? A propos tej zabawy i tej sprawczości, moje te cudowne uczennice, o których wam mówiłam, one właśnie bawiąc się, w cudzysłów oczywiście biorę, tworząc plakaty, materiały, te swoje blogi, filmy, robiąc mnóstwo pomocy dydaktycznych, one bawiły się, miały fun przy tym, prawie przy wszystkim, ale one się uczyły. Ja miałam mega dużo informacji zwrotnych, że dzięki temu poznałam lepiej czas przeszły, teraźniejszy, nauczyłam się, wiecie, jakieś odmiany i tak dalej. No, tu mam moją choćby... Tu mam, słuchajcie, choćby, no właśnie, Goethe i Schiller, jeden z tryliona obrazków pomocy dydaktycznych, czy słuchajcie, choćby puzzle, no tego było na biliony, to jest jedna milionowa, którą pokazuję. I wtedy, słuchajcie, ten uczeń wie, że stworzył sam tę pomoc dydaktyczną, nauczył się, no to halo, no on widzi, że on jest skuteczny, że on jest w tym działaniu jak najbardziej sprawczy i na tym nabudowywuje, bo wie, że może, wie, że już czegoś dokonał, wie, że już coś stworzył, nie, że się udało mu, to on dzięki temu, że wziął życie, słuchajcie, wiecie, w garści, dane osiągnięcie jakby zdobył. A wiadomo, słuchajcie, a propos jeszcze tego zdobycia,
Pamiętajmy o tym, jak ważna jest ta droga. U mnie ta droga była meta mega ważna, że to był cały proces. To tak jak choćby, słuchajcie, nie wiem, jakaś forma samopomocy dla siebie i tak dalej, nie wiem, terapii, studiów, nie wiem, coachingowych, to wszystko jest proces. Nie cel, a droga sama, tak? To jest w ogóle moim zdaniem mega. A właśnie tu mam takie, będzie ta książka też jest genialna. Zaraz, szczęście, poradnik dla pesymistów, oczywiście poradnik w cudzysłów, a takie mega cudowne zdanie a propos tego, że nie cel, a droga. Chcę wam tylko przeczytać i jedziemy dalej, bo mi się przypomniało, słuchajcie. No właśnie, dobry podróżnik nie ma stałych planów, mówi chiński mędrzec Lao Tzu i nie upiera się, by gdzieś dotrzeć. Nie mogłoby być lepszego sposobu na tę podróż. Także to jest, słuchajcie, mega. Coś tutaj tylko podłączę i do was wracam. Dobra. Dobrze, widzę, że jeszcze tutaj piszecie, działacie. Małgosia, odejdźmy od tego, że uczeń jest dobry, że wszystkiego powinien wybierać. Nie za bardzo rozumiem. No nie wszystko oczywiście, nie o wszystkim decydować, ale o wielu rzeczach współdecydować może. Ja jakby twierdzę, tak uważam i są na to wyniki badań i analiz, że jest to ważne. No słuchajcie, o samoocenie już sobie mówiliśmy, o kreatywnym, krytycznym myśleniu jak najbardziej i tej wytrwałości, niezależności i pewności siebie, że jest to bardzo ważne w procesie uczenia się i do rozwoju tego poczucia własnej skuteczności jak najbardziej. Tak, teraz słuchajcie, coś wam tutaj pokażę. Dobra, włączyłam telewizor, jak widzicie. I będę tutaj dalej mówić, dobra, bo ktoś się pytał o te materiały i karty pracy, to bym wam chciała coś pokazać oczywiście. Dobra, pytaliście się o te karty pracy i tak dalej, ja już część z nich wyświetlałam. Pokażę wam jeszcze sposób na to, żebyście mogli je zobaczyć. Mój telefon, mamy aplikację Operonu, tutaj wrzucam ją sobie. No to już mi się wyświetlił kod. No i słuchajcie, to jest apka Operonu, zapewne już o niej słyszeliście. Kliknęłam sobie telewizor, klikam, widzicie? Muszę włączyć ten PIN, wiecie, jak do konta. Wpiszę go sobie, zaraz wam coś pokażę. Dobra, wpisałam, łączę się. Maria pisze, super, uczeń powinien decydować, jaki level chce osiągnąć. Tak, no właśnie, uczeń powinien mieć wybór, super, że piszecie o tym wyborze, to jest w ogóle bardzo ważne. Słuchajcie, ja sobie te karty pracy, które, ja będę przyciemniona, może to i dobrze. Słuchajcie, ja tutaj sobie wyszłam w taki materiał Operonu, tu są wszystkie podręczniki, o tym przeczytacie, tych materiałów na social mediach Operonu jest mnóstwo, które dotyczą stricte aplikacji. Ja bym chciała wam tylko pokazać te nasze super karty pracy. To są takie dodatkowe materiały, zajęcia z wychowawcą, różne scenariusze, w którym między innymi Przemek właśnie tworzył Staroń i materiały, które my opracowujemy na webinary też tutaj są. To jest, uważam, cudowne. No i słuchajcie, ja tu sobie kliknę w nasz webinar, po każdym webinarze, tak, tutaj będą materiały. No i słuchajcie, to jest nasz webinar, nie chodzi o to, żebyście mega jakoś to wszystko widzieli. Klikam sobie, to ćwiczenie sobie robiliśmy. Robiliśmy sobie też, słuchajcie, ćwiczenie związane z pewnością siebie. Chciałabym wam pokazać też, o, słuchajcie, na zajęcia lekcyjne, no dobra, na zajęcia lekcyjne, tutaj akurat materiały przeze mnie przygotowywane, ja przygotowywałam takie case study, wiecie, dwa opisy przypadków. Przypadek, słuchajcie, tej Asi niepewnej siebie, małomównej i tego Tomka z wieloma pasjami i zainteresowaniami. I na przykład wasi uczniowie będą musieli a propos sprawczości dać im przykłady i wskazówki, co zrobić, żeby oni jakby wyszli z tej swojej nieśmiałości i odważyli się zrobić coś więcej. Słuchajcie, no właśnie, a teraz tak, chciałabym zrobić pewne ćwiczenie z wami. Nie wiem, na ile wy widzicie, ale mnie też i słyszycie i ja wam też przeczytam. To jest zadanie dla mnie bardzo ważne. Słuchajcie, też już wspomniałam o tym, że żeby budować tą sprawczość, i ktoś z was tutaj też to wybrzmiało, zapytałem aplikację chwilkę. Ważne jest, żeby przypomnieć sobie ten moment, w którym wy już coś osiągnęliście. Nabudować jakby to poczucie sprawstwa na waszych zasobach,
załóżmy, nie wiem, ktoś chce biegać maratony i sobie przypomni, że już był cudowny, ma czas na 20 km, no to sobie uświadomi, że ma potencjał i możliwości, żeby to zrobić. No i słuchajcie, no właśnie, mam teraz do Was taką prośbę. Przypomnijcie sobie sytuację, która dla Was była takim wyzwaniem, właśnie challenge'em, ale no i sprawiała Wam jednocześnie trudność. I pomyślcie, ona wymaga oczywiście mobilizacji, zaangażowania i tak dalej. I pomyślcie, że no właśnie mimo to osiągnęliście sukces. Pomyślcie proszę, dzięki czemu to się stało? Przypomnieliście sobie sytuację, która była wyzwaniem, wymagała mobilizacji, mimo to odnieśliście sukces. Jakbyście mogli powiedzieć, co było kluczowego? Tu podzielicie ze mną oczywiście na czacie. Samozaparcie, super, Wiesława, dzięki. Tak? I co to była za sytuacja, jakbyście mogli powiedzieć jeszcze? Powiem wszystko, słuchajcie, te kwestie, gdzie będzie można pobrać te dyplomy, aplikacje, powiem o tam tej 17, dobrze? Takie 3 minuty sobie zrobimy. Chciałabym, żebyście się teraz na tym skupili. Jakbyście mogli sobie przypomnieć tę sytuację, słuchajcie, gdzie mimo problemów, trudności, wy, że tak powiem, podołaliście. Aleksandra, prawo jazdy, dobra, super. Nauczanie online, no to naprawdę był challenge życia, słuchajcie. O, Wiara, że uszyłam sukienkę, super, mega, o Jezu, to szacun. To właśnie a propos Coco Chanel. Zdalne nauczanie, że wiele się nauczyłam, tak? Super, świetnie, a było to trudne. Tak, praca magisterska, zmiana tematu, super, dziękuję Wam bardzo, że się podzieliliście. Słuchajcie, to jest jedno z ćwiczeń, które znajduje się na naszych kartach pracy. Kolejne ćwiczenie, też dopowiem, jak słabo widzicie, najważniejsze, żebyście widzieli tutaj telewizor. Co według Was oznacza, słuchajcie, to hasło, że ograniczenia są tylko w naszej głowie? Proszę, podzielcie się tym ze mną. Agnieszka mówi, wytrwałość, pozytywne myślenie, dobra, dam radę mimo braków umiejętności. Okej, a teraz słuchajcie to zadanie. To tu jest napisane, wizualizujcie swoje pomysły pracując w grupie, no bo to są zadania stricte pod wiecie, jakbyśmy byli też fajnie grupą szkoleniową na takim workshopie analogowym, czy dla uczniów na lekcji jak najbardziej też. Dobra, słuchajcie, pozbycie się stresu, super, ograniczenia są w waszym głowie. Co jeszcze? Pozbycie się stresu, super. Okej, my tylko widzimy te ograniczenia. Dzięki Grażyna. Dzięki Alicja, że wiara w siebie, motywacja. Okej. Nasza wiara, że damy radę. Oczywiście, bo już coś tam z czymś sobie poradziliśmy. Słuchajcie, no nawet taki banał. Moje dziecko, jak ma podjechać pod górę na rowerze, no to oczywiście mamo, mamo, nie dam rady. Ja mówię, Adasiu, oczywiście staram się zachować, wiecie, stoicki spokój. Adasiu, przecież wczoraj, przedwczoraj pod tą samą górę ty już podjechałeś. No on wtedy sobie uświadamia, no właśnie, przecież on już to zrobił. Podołał temu. Dlaczego teraz też nie miałoby, że tak powiem, dokonać tego osiągnięcia. Super, pokonanie słabości i wiara w siebie, opanowanie emocji. Świetnie, dziękuję Wam bardzo, że się tak chętnie tutaj dzielicie. Zaraz tutaj jeszcze wrócimy do tych kart pracy, ale jeszcze na chwilkę bym chciała, żeby jeszcze Wam tutaj podsumować. Tu już powiedzieliście bardzo dużo mega i takich meta rzeczy. I słuchajcie, o emocjach też powinniście, właśnie, to doświadczenie z przeszłości, słuchajcie, to jest kluczowe. Ja ogólnie, jak słyszę, słuchajcie, dasz radę, na pewno ci się uda. No dla mnie to są jakieś takie tanie slogany, wiecie, pseudo-coachingowe przez K, nie? Bo coaching sam w sobie jest świetną formą rozwoju, zresztą sama studiuję. Ale słuchajcie, jeżeli właśnie, proszę Was, żebyście z tym wyszli, żebyście powołali się na jakieś doświadczenie z przyszłości, czyli na przykład, zobaczcie, te moje cudowne uczennice, które dzięki wierze w swoje możliwości, pracy, ciężkiej wadze i tak dalej, one dokonały wielkich rzeczy. I później każda kolejna rzecz, konkurs, nie wiem, olimpiada, zdanie prawo jazdy było już łatwiejsze, bo one sobie przypomniały coś z przyszłości, jakieś doświadczenie takie kluczowe, które ugruntowało ich wiarę i pewność siebie. Czyli słuchajcie, związek tego działania z efektami jak najbardziej. Nabudowywać na swoich zasobach, na tym, czego już dokonaliśmy, to jest ogólnie, myślę, bardzo ważne i o tym wielu z nas zapomina. Ja też czasem, chociaż staram się nie. Zależy, jakie mamy doświadczenie, Ania pisze.
doświadczenia, które blokują. Okej, no są też takie oczywiście. Pytanie, co z tym można zrobić, nie? I co to są za doświadczenia, które blokują? Nie mam dobrych doświadczeń. Jeśli nie mam dobrych doświadczeń, no właśnie, żadnych. Jeśli nie mam dobrych doświadczeń, chodzi ci o to, nie, że nie ma na czym budować. Jeżeli nie mamy się do czegoś odwołać, takiego sukcesu, to ja myślę, że można coś zaplanować, takiego, taką jakąś aktywność, nawet mikro, która będzie pokazywać właśnie związek działania z efektami. Czyli wiecie, no ktoś przez, nie wiem, 5 dni uprawiał sport, ktoś, no nie wiem, biegał te 10 kilometrów, ktoś, nie wiem, poprawił ocenę, niech już będzie taki banał tam z historii. I ten ktoś zobaczy, aha, działałem, byłem aktywny, mam efekt. No i na tym nabudujemy. Ja myślę, że to jest tutaj taki sposób. Jak macie jakiś inny, to proszę podzielcie się, słuchajcie. Ja myślę, że tak samo mega ważne jest to, tak, Beata pisze, można mieć idola, a no pewnie, a dlaczego nie? Takiego, na kim się wzorować, super to jest w ogóle. Słuchajcie, takie przekonanie, wiecie, przekonania, nawyki, no z tego trudno wyjść, w ogóle zmiana postaw, to jest w ogóle trudne bardzo, ale jeżeli będziemy kształtować od początku takie przekonanie w dziecku, że ono ma wpływ na otaczającą rzeczywistość, na to, co mu się przytrafia, przydarza, to jest ogromnie ważne. I jakby, wiecie co, jak się zastanowimy nad tym, co my do dzieci mówimy, słuchajcie, właśnie to udało ci się, nie? Nie, mi się to nie udało. Ja tego dokonałem, ja to zrobiłem. Pierwsza osoba, słuchajcie. Czyli kierujemy tę kontrolę jakby na zewnątrz. A przypomnij sobie, jak Amerykanie mówią, nie? You did it, ty to zrobiłeś. Czyli z automatu przekazują informację zwrotną, że to ty się postarałeś, że to ty wykonałeś zadanie, że to jest twój sukces, twoje osiągnięcie. No i właśnie to chciałam wam powiedzieć, że te... że tu język jest kluczowy, nie? Że to jest zakorzenione też często w języku. Czyli na ja. Zmrużę swoje oczy i zerknę na czat. Tak, ja to zrobiłam. Pewnie. Czyli słuchajcie, no jak najbardziej ja. Jak coś osiągnęłam, zrobiłam, nie mnie się udało. Żadna tam przypadkowość, żaden tam los. No to chyba, że nie wiem, słuchajcie. No czasem może i los, ale w większości przypadków to my kontrolujemy, to my mamy wpływ na działania. Jeżeli my to sobie w głowie posegregujemy i uświadomimy, no to jakby już jesteśmy tymi zwycięzcami, jak już powiem po amerykańsku. No i słuchajcie, no właśnie. I kolejne nasze tutaj, tak, karta pracy, ja się usunę w cień. Słuchajcie, jak zacząć wierzyć w to, że ograniczenia są tylko w naszej głowie i zacząć działać? To jest takie pytanie do was bardzo ważne. Czyli taki przepis, słuchajcie, na sukces. I z tym bym chciała, żebyście wyszli. Czyli słuchajcie, jak ten przepis na sukces... Tak, przepis na sukces. Ewa, tak, a potem wracasz do pracy, to ja dostaję po tyłku. Ewa, nie, to jest troszkę wyjęte z kontekstu, nie mogę się za bardzo odnieść. Pozytywne myślenie, no oczywiście, ale wiecie, nie takie tam na pewno mi się uda i tak dalej. Powtarzać sobie, że podołamy, ale i się starać, nie? Starać się to osiągać, to co sobie zaplanowaliśmy. No musi być w tym trochę wysiłku, czy nawet dużo, zależy co to jest. Działać, działanie, nie ględzenie, nie przypisywanie roli przypadkowości, tylko mam los w swoich rękach. Zaprzęgnę te gwiazdy do powozu, nie? Obserwacja tego, super. Analizowanie, wiara we własne siły, oczywiście. Rozłożyć plan na krótkie odcinki, tak, zwolnić, to jest w ogóle też super. Optymizm, wytrwałość, pracowitość, bardzo ważna. Wiecie, już nie pamiętam tego cytatu dokładnie, ale chyba tam 90% to jest pracowitości, a 10% różne są te cytaty, to jest geniusz, żeby móc osiągnąć sukces, tak piszą ci wielcy tego świata. Marta pisze podejście zadaniowe, tak, to jest Joanna planować, oczywiście. Super, dziękuję wam bardzo tutaj za to, że się tak chętnie dzielicie waszymi tutaj wskazówkami. No i słuchajcie, jeszcze tak chwilkę chciałam tutaj z wami pomyśleć. Jakbyśmy mogli podsumować, jacy to są sprawczy uczniowie, bo o to nam chodzi. My jesteśmy sprawczy, uczniowie są sprawczy. Jacy to są sprawcy uczniowie? Jeszcze chwilkę, nie uciekajcie, Renata. Dobra, jacy to są sprawczy uczniowie? A ja już, zobaczcie, sobie zrobię klik i się odłączam z mojej apki. Dobra, jacy to są sprawczy uczniowie? Szczęśliwi, oczywiście.
Dobra, otrzymują wsparcie, super, dzielą się pomysłami, otwarci na innych, pewnie, wpływają i kierują nauką swoją własną, wpływają po części oczywiście z tym tutorem w tle nauczycielem, dokonują wyborów, wyrażają swoją opinię, myślą krytycznie, kreatywnie, dziękuję Wam, że to o tym mówicie, pokazują, że rozumieją, tworzą, tak, tworzą, współkreują rzeczywistość i są aktywnymi, słuchajcie, właśnie aktywnymi uczestnikami tej społeczności uczącej się. My wszyscy się uczymy, ja się ciągle uczę, czy od uczniów, od innych nauczycieli, no ciągle, tak? I to jest jakby, myślę, że clue. Podejmują dialog, super, przyjmują negatywne opinie, oczywiście konstruktywną krytykę. Płyną? Tak, wątpią, pytają. Super, ale Jezu, wy jesteście, tyle generujecie, że naprawdę genialnych pomysłów. Ja to później zapisuję ten czat i biorę dla siebie. No i słuchajcie, no właśnie, tak jak powiedział Thomas Edison, każda nieudana próba, z której wyciągamy wnioski, to jest kolejny krok naprzód. Także myślę, że to jest bardzo ważne. I słuchajcie, to, co już wybrzmiało tutaj, że wtedy, kiedy my będziemy szczęśliwi, to będziemy dać stanie tym naszym podopiecznym, uczniom, uczennicom tak naprawdę ciepło, poczucie bezpieczeństwa i tą uważność. Bo już nie wiem, kto to też powiedział, już nie chcę tutaj zgadywać, ale najważniejszy w szkole jest nauczyciel, bo to on jest w stanie sprawić, że uczeń będzie czuł się ważny. Słuchajcie, no jeżeli ja będę zdemotywowana, niezadowolona, wkurzona, wiadomo, będę miała, no jest tych czynników sporo, żebyśmy nie byli w jakim mega hura optymistycznym nastroju, nauczyciele, edukatorzy, wiadomo. Jeżeli, no to, no halo, jacy będą moi uczniowie, roześmiani, zadowoleni i chętni do uczenia się? No chyba nie. Także jak najbardziej my jesteśmy tutaj kluczem do sukcesu. No właśnie, a gdzie mam... A nie, dobra, chciałam Wam pokazać. My. I to od nas zależy, słuchajcie, co my tak naprawdę, wracam, co my tak naprawdę z tego życia, co my tak naprawdę weźmiemy dla siebie, z tego pudełeczka cudownego. Czy nic, czy, o, ha, coś jednak wspaniałego, różowego, ciepłego, i takiego optymistycznego. Także my mamy ten wybór. O bardzo wielu rzeczach decydujemy i o bardzo wielu rzeczach, na bardzo wiele rzeczy mamy wpływ. A ograniczenia są tu, w naszych głowach. I jakby nie dajmy im przejąć kontroli nad naszym życiem. I słuchajcie, z takim metamyślą chciałam Wam tutaj zostawić, a propos właśnie tego, cokolwiek możesz zrobić, o czymkolwiek możesz zamarzyć, po prostu zacznij to robić. Także myślę, że to jest mega ważne. Jaki pan taki kram, pisze Agnieszka, tak super. Ania pisze, pani jest bardzo sympatyczna i ciepła, dziękuję za pani głos, w pełni się zgadzam. Super, Aniu, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, zanim te podziękowania wszystkie, to jeszcze, albo dobra, od razu podziękowania. Jezu, w ogóle ja bardzo dziękuję, że wy tu byliście. Przepraszam z góry za to dziwne coś, techniczną kwestię i tą małą zawiechę. Wiedziałam, że to zrobię, ale jakby trudno, jestem sobą. Wspaniale, że byliście tu ze mną. Bardzo to doceniam, bo to są wakacje dla większości z Was, a Wy tutaj na godzinę byliście ze mną. Zapraszam Was na więcej, my tu jesteśmy z Wami. We wtorek będzie Przemek Starań, cudowny, będzie mówił też o gamifikacji. W czwartek chyba znowu ja, później jeszcze innych wielu gości. Widzimy się przez całe wakacje ze wspaniałym wydawnictwem Operonu. Jeżeli chodzi o apkę, tylko powiem, tak, dziękuję i do zobaczenia. To słuchajcie, te wszelkie szczegóły, jak wy wejdziecie, polubicie wydawnictwo Operon, tam tych informacji jest mnóstwo. To jest cudowna, wspaniała aplikacja, którą ja sobie oczywiście ściągnęłam ze sklepu Play i na której macie mnóstwo wszystkich materiałów, książek i dodatkowych materiałów, które my tworzymy, stworzyliśmy do godzin wychowawczych, stworzył też Przemek i teraz tych pod webinary. Także cała skarbnica wiedzy w tym hipermałym telefoniku. No i słuchajcie, mam ten kod, kliknęłam sobie, wyświetlam, czy na telewizorze, w klasie, jak wrócimy, miejmy nadzieję, po tej pandemii, na rzutniku i mamy to. Także to takie narzędziowe kwestie. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze, wspaniale było móc być z Wami. Dziękuję, że się podzieliliście za Waszą uważność, że byliście tacy komunikatywni.
I bądźcie z nami dalej, piszcie, dzwońcie, zaświadczenia będą, dyplomy będą, tylko dajcie nam chwilę. Chciałam podziękować też Piotrowi wspaniałemu technicznemu, który znosi te moje przyboje i Agacie, Irkowi, czyli moderatorom, no i wam wszystkim. Życzę cudownego popołudnia i tak, dziękuję. Maria pisze, a co z filmikiem? O, czy to Grażyna napisała? To się, słuchajcie, nasz webinar nagrywa, no tylko wiecie, nasi geniusze techniczni muszą mieć chwilkę czasu, żeby tutaj przerobić, że tak powiem. To wszystko też będzie i będziecie informowani z każdego webinaru. Już nie wiem, jaka forma będzie przekazu, czy mailowo, czy Opener wrzuci to na Face'a, ale niedługo się dowiecie, tak? Także wszystko będzie. Dziękuję bardzo. Ja też wam dziękuję za to, że się tak chętnie dzieliliście, radosna, energiczna. No tak, super. Dziękuję wam bardzo. Najważniejsze, że wzięliście tutaj coś dla siebie. Tak, bardzo dziękuję. Wypracowaliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań, wskazówek, recept. Także dziękuję wam bardzo, że byliście i bądźcie z nami zawsze. Już na zawsze. Dziękuję bardzo.